Myślę, że wielu z nas może być bliskie to doświadczenie narodu wybranego, opisane dzisiaj w Księdze Liczb, kiedy to doświadczają swojej bezradności i bezsilności wobec tego, co się dzieje i mimo swoich błędów, mimo swojej grzeszności nawracają się i szukają pomocy u Pana Boga. I rzeczywiście tak się dzieje i w naszym życiu, że Pan Bóg niekiedy dopuszcza bezsilność i bezradność, po to byśmy w pewnym momencie uświadomili sobie, że potrzebujemy współpracować z Nim sami, że pozwalamy Jemu działać w naszym życiu. Inaczej pewnie nasza osobista pycha, egoizm zaślepiały tę możliwość działania Pana Boga w naszej codzienności. To jest, myślę, pierwsza ważna myśl dzisiejszego słowa. Słowa Bożego. Natomiast dobrze też było, gdybyśmy pamiętali, kiedy świętujemy podwyższenie Krzyża Świętego, naszą tutaj parafialną uroczystość i odpust, że nie powinniśmy zapominać o tym, we wszystkich przedsięwzięciach powinni być obecni chrześcijanie, którzy właśnie nie wstydzą się Krzyża, nie wstydzą się Chrystusa. I niekoniecznie zawsze różnego rodzaju sytuacje życiowe będą domagać się od nas heroizmu, czy chociażby w Iraku przelewu krwi potrzeba, by dać świadectwo tego, że jesteśmy wierni Chrystusowi. Ale spróbujmy uwierzyć, że w prostej codzienności też te świadectwo, to świadectwo jest równie ważne, czyli znak krzyża przed posiłkiem, znak krzyża, kiedy ruszamy w podróż, znak krzyża, kiedy podejmujemy się może jakiegoś konkretnego działania, czy chociażby to, że nie wstydzimy się krzyża, które nosimy na swojej piersi, czy wieszamy w miejscu pracy, czy w miejscu zamieszkania. Nie wstydzić się Chrystusa, to zadanie dla każdego z nas w zwykłej codzienności. I wreszcie kolejna rzecz, którą warto sobie tutaj uświadomić. Zawsze, kiedy przeżywam uroczystość podwyższenia krzyża, przypominam się parafii, w której pracowałem. Parafia w Zakroczyniu, gdzie właśnie uzwieńczeniem głównego ołtarza jest krzyż i pod nim napis, że w tym znaku jest nasze zwycięstwo. I rzeczywiście trzeba pamiętać o tym, że nie tylko w tym, co po ludzku wydaje się sukces, że tutaj chrześcijanie tylko i wyłącznie mają odnosić zwycięstwo, ale że zwycięstwo i rewolucja chrześcijaństwa dokonuje się w tym, że właśnie ból i cierpienie potrafią przynosić owoce. I druga rzecz, że wytrącamy, że tak powiem, to narzędzie z ręki diabła, jeśli potrafimy na słowo pomierać dobre. To, do czego zachęca nas błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Ja akurat zawsze z nim kojarzą się właśnie te słowa złotowego zwyciężenia. I to znowu konkretne zadania przed nami, by czasami podjąć taką refleksję, że najzwyklejsze cierpienie, czy ból fizyczny może przynosić owoce, jeśli potrafimy spojrzeć na to oczami wiary, czy chociażby na zło, podać do zwycięstwo chrześcijaństwa. I wreszcie, nawet jeśli gotowi jesteśmy podjąć się krzyża, który Pan Jezus nas chce włożyć na ramiona, mówię o tym wielokrotnie, jeśli to chce pójść sam, to się zawsze sam do siebie, niech mi weźmie krzyż i niech mnie naśladuje. To nie chodzi tutaj absolutnie o epatowanie cierpieniem, o czynienie z siebie takiej ofiary, że tutaj zmagają nas z lewej i z prawej strony różnego rodzaju cierpienia, ale może o wiele więcej uczynimy, jeśli będziemy starać się przygotować do tego, by umieć przyjąć krzyż choroby albo krzyż, dla których ten krzyż to może być bezrobocie, czy no nie wiem, dla młodego człowieka może na sam fakt, że stracił relację z dziewczyną, albo dla małego jakiegoś ucznia może sobie nie radzi z geografią czy z matematyką, to dla niego może być właśnie jak
ale nie można tego bagatelizować, tylko ważne, żeby jakikolwiek grzesznik przyjmiemy w naszej codzienności, byśmy chcieli potrafić do niego przygotować. Pan Jezus przez 33 lata swojego życia przygotował się do tego, żeby nieść krzyż na Golgotę. I my również w ślad za Jezusem powinniśmy przygotować do tego, by umieć wtedy, kiedy Pan Bóg zechce ten krzyż przyjąć. I tutaj taka osobista refleksja, kiedy myślałem nad tym, przypomniała mi się moja babcia, która ostatnio lata chorowała poważnie, leżała już w łóżku przez ostatnie lata swojego życia i myślę, że przygotowała się do tego krzyża choroby i cierpienia, ponieważ pamiętam już po jej śmierci w modlitewniku znaleźliśmy modlitwę odręcznie napisaną. Modlitwę, żeby umiała się przejąć krzyż choroby i cierpienia. Nie wiem, czy sięgałem do niej tylko w tych ostatnich latach, czy być może sądząc o tym, jak ta karta była już wielokrotnie złożona i z czasu na niej było widać, że być może do tej modlitwy się dała już całe lata właśnie, przygotowywała się jeszcze wtedy, kiedy była w pełni sił, by umieć przyjąć krzyż chorobowy. Uczył się właśnie nie tyle myśleć o tym, że Pan dotknie nas jakimś cierpieniem, ale raczej uczył się i przygotowywał się do tego, żeby umieć różnego rodzaju przeciwności przyjmować w naszym życiu. Przede wszystkim na te przeciwności trzeba, byśmy potrafili odpowiadać. Może najprostszym rozwiązaniem, kiedy zdarzały się większość jakieś trudności życiowe w pracy, w relacjach, kiedy może ktoś, za kim nie przypadamy, znowu się pojawia, jakiś natrętny klient, interesant w urzędzie, czy ktoś, kto po prostu jest do nas przykry, to może wystarczy zaczynać od tego, by te przeciwności przemieniać na uśmiech. Ja sam się tego staram uczyć, by w sytuacjach, kiedy niekoniecznie może mieć uśmiech, że tak powiem, ale starać się uśmiechać wobec tych trudności, które się zdarzają. Chciałbym jeszcze na prawie już na sam koniec powiedzieć się taką refleksją, która kojarzy mi się z pewnym filmem Wszyscy jesteśmy Chrystusami. Tam gra Konrad i Koterski, zresztą Koterski jest reżyserem, jego syn odgrywa jedną z ról, gdzie jest pokazana pewnego rodzaju droga krzyżowa ojca alkoholika i jego syna. Być może oglądaliście ten film Wszyscy jesteśmy Chrystusami. Nawet ci bohaterowie zawsze mieli na znak tego, że raz jeden, raz drugi jest Chrystusem, mają koronę cierniową na skroniach, ale też ciekawy kadr z tego filmu to to, że można być nawzajem siebie krzyżują, że gdzieś to nieszczęście uzależnienia od choroby alkoholowej i to współuzależnienie syna, który wpada w ten mechanizm choroby ojca, przeplata się z drogą krzyżową, którą przechodzi Chrystus. Dlaczego ten obraz przywołuję? Dlatego, że często albo nasze dłonie są, że tak powiem, przybijane do krzyża cierpienia, przeciwności przez innych ludzi, albo to w naszych dłoniach jest na garść gwoździ, którymi chętnie kogoś byśmy do krzyża przybili. A tymi gwoździ są konkretne nasze postawy, jak obojętność, brak wiedzy, oszczerstwo, ignorancja, czy brak zrozumienia, brak cierpliwości, brak też umiejętności. Co to konkretnie znaczy? No przecież ile w nas jest właśnie obojętności wobec osób, które może mijamy na ulicy, potrzebują naszej pomocy, czy ile jest obojętności w relacjach z bliskimi, kiedy nie chcemy słuchać znowu jakiegoś narzekania, czyli uwag, pretensji do nas. Czy gwoźdźmi pewnego rodzaju, którymi przybijamy do krzyża naszych bliskich, nie jest właśnie oszczerstwo, plotkowanie, jak wiele krzywdy możemy tym zrobić, czy wreszcie właśnie nasza ignorancja, również ta dotycząca naszej wiedzy religijnej. Często krzyżujemy innych ludzi poprzez to, że jesteśmy tylko i wyłącznie pobożni, albo przekazujemy pewne treści tylko karmiąc się pobożnością, pewnymi rytuałami, zwyczajami,
samych błąd. Czy wreszcie krzyżowanie pewnego rodzaju sytuacja, kiedy owszem, przekonani jesteśmy, że mamy rację, ale nie potrafimy do tego przekonać innych, albo nie potrafimy się nigdy znosić tego, że ktoś nie chce nam przyznać racji, tylko za wszelką cenę chcemy swoje zdanie postawić jako pierwsze. Jeśli mówimy o krzyżu i cierpieniu, to znowu nie chciałbym uciekać w jakieś górnolotne słowa, że trzeba ten krzyż przyjmować, to cierpienie, cierpliwie znosić, ale raczej chciałbym przestrzec przed tym, byśmy nie wiadomili na tym, jaką tonę ofiary ponosimy dla Pana Jezusa albo dla naszych bliźnich. Bo zdarza się tak, że rodzice wspominają do dzieciom, ile to ofiarowanie swojego trudu, wysiłku, pracy, one tego nie doceniają. Czy w ogóle w miejscu pracy jesteśmy często niedowartościowani, sfrustrowani, że my się tak uświęcamy, a ktoś tego nie zauważa. I bardzo łatwo przypisujemy sobie no właśnie ogromną wartość ofiary, którą ponosimy, czy to w relacjach, czy gdziekolwiek indziej. Jeśli uczynamy w takie wiadolenie, to warto wtedy spojrzeć na krzyż. To też mówię do siebie samego, że warto wtedy spojrzeć na ukrzyżowanego. Jeśli autentycznie zaczniemy adorować krzyż w naszym życiu, chociażby ten wiszący w tej kaplicy, tutaj w centralnym miejscu, to myślę, że powinniśmy wychodzić wtedy z modlitwy zawstydzenia, że nigdy nawet największa ofiara nasza, jaką ponosimy, nie przerasta tej ofiary, którą bezinteresownie złożył za nas Jezus na krzyżu. I nie szukajmy w naszym życiu heroicznej sytuacji, kiedy właśnie uczynimy z siebie takiego ukrzyżowanego, którego wszyscy będą podziwiać, wszyscy będą doceniać, ale uwierzmy, że najcenniejszy krzyż to ten, kiedy potrafimy znosić do gwiazdy dnia codziennego, kiedy potrafimy pokonywać trudności i problemy rodziny, czy kiedy wreszcie potrafimy okazać cierpliwość po raz kolejny, że komuś to na nią nie zasługuje. Na sam koniec może ta tylko myśl pozostanie gdzieś w waszych sercach i umysłach, to myśl świętego Escriby. Krzyż jest obecny we wszystkim i przychodzi, kiedy najmniej się to spodziewamy. Ale nie zapominaj, że zwykle idą ze sobą w parze. Początek krzyża i początek skuteczności. Początek krzyża i początek skuteczności idą w parze.